Dzisiaj moje urodziny. 72 lata. A czuję się na 42. I cóż to? Zaprosiłem najważniejszych na urodziny. Kto to? To Konstanty. Konstanty kapitan kapitanów. To Leduchowski. Kapitan Żeglugi Wielkiej. To kapitan Szymański. To kapitan Huza. To kapitan jachtowy Ludojad. Ludomir Mączka. I tu jeszcze kapitan regatowy Kuba Jaworski. Kazimierz Kuba Jaworski. Takich panów zaprosiłem dzisiaj na moją uroczystość. 72 lata kończę. Będziemy pili i wspominali. A tablicę zorganizowałem, zrobiłem, wymyśliłem, bo 70 lat szkolnictwa morskiego właśnie obchodzimy w Szczecinie. 70 lat szkolnictwa morskiego. Dlatego muszę pokazać moich nauczycieli. Moich wspaniałych nauczycieli kapitanów żeglugi wielkiej. Kapitan kapitanów. Ten, który w 47 szkolił już kapitanów, a oni potem szkolili mnie. Jeden z nich, Leduchowski. Astronawigacji, słuchałem jego wykładów. No i mój dyrektor. Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej. My, pierwszy rocznik Państwowej Szkoły Morskiej 1963-66. Wspaniały człowiek. I kto dalej? Mój wykładowca i przyjaciel. Huza, kapitan Huza, dyrektor Liceum Morskiego w Szczecinie, komendant statku Maciejewicz. A poza tym pilot morski napisał przedmowę do mojej książki Pilot Morski. Wspaniały człowiek. A tu, no, Ludojad, wspaniały człowiek, bo jachtsmeni są niesamowici, są międzynarodowi. Otóż pomagał mi budować mój jacht, Mamuśka, który budowałem w porcie, budowałem na nabrzeżu. A ten wygrał regaty, wygrywał regaty, wygrał Ostar 80, single hand, samotników z Anglii, z Plymouth do Newport News w Ameryce. A ja tam byłem w tym czasie, wyłowiłem jedną z regatowych uczestniczek, Judy Lawson. Masz jej się złamał, jachciekł, wyciągnąłem wtedy, prawda, Conor Folku, dwa dni przed końcem rejsu. Wyciągnąłem jej jacht i ją na burtę. Judy Lawson. Wszystkich tych panów dobrze znałem. I od nich pobrałem nauki. Od nich nauczyłem się przede wszystkim morza. Od nich nauczyłem się działalności społecznej. Od nich jestem przecież Liga Morska i Rzeczna. Od lat 34, 22 lata jestem już komodor Flisu Odrzańskiego. No, społecznie działam jako wiceprzewodniczący klubu kapitanów żeglugi wielkiej. A tutaj piszę. I co piszę? Piszę o morzu. To jest moja ósma książka. Ósma książka o morzu. Pokazuję kawałki. Tu właśnie jest strona jedna i druga, tytułowa. Morskie zawirowania. Morskie zawirowania. Początek jest oczywiście o Państwowej Szkole Morskiej naszej i końciec jest też o naszej Państwowej Morskiej Szkole, jak to zbieramy się na zjazdach, jak to kultywujemy tradycje i na końcu pokazuję właśnie nasz kamień Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, który miałem przyjemność osobiście wymyślić, rzucić i na wałach Chrobrego. Ahoj, panowie kapitanowie, tu jest Konrad. Muszę wam zameldować, to wasze nauki doprowadziły, że dostałem właśnie Konrada Indywidualności Morskiej. Międzynarodowa nagroda
Tak, tu jeszcze mógłbym pokazać pierścień Hallera. Też mnie najwyższa nagroda w Polsce. Otóż to jest pokłosie tych wspaniałych ludzi. Melduję wam, że pamiętamy o was. Ahoj wam! Melduję wam moje osiągnięcia. Na tej ścianie 74 wyróżnień, odznaczeń, podziękowań. Wspaniała ściana społecznej działalności. Cóż, najwięcej szanowane są oczywiście takie wspaniałe nagrody. Tutaj kompas, złoty kompas. Złoty kompas. I najważniejsze, że złoty kompas od marynarzy. Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów, Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Stowarzyszenie Starszych Mechaników. Piękna nagroda, wyróżnienie. Następna, najważniejsza, to oczywiście pierścień Hallera. Medal i pierścień Hallera. No i najważniejsza międzynarodowa to jest Konrad Indywidualności Morskie. To jest to, co ma 50 ludzi na świecie, a u nas na Pomorzu Zachodnim 4. Między innymi Doba Aleksander, który aktualnie wiosłuje po Atlantyku na kajaku. Między innymi Ludomir Mączka, słynny żeglarz, i jego pierwsza ręka, pierwszy oficer Jakobson. No i ja. Wiele tu jest wyróżnień znanych, dla mnie najważniejszych, ważnych i najważniejszych. Kapitanowi Żeglugi Wielkiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji morskiej i budowie Polski morskiej. A kto podpisał? Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Bronisław Komorowski. 17 lat był prezesem Polskiej Ligi. No i 17 lat bywał ze mną na Odrze. A razem z Flisakami. Dlatego zostałem honorowym obywatelem miasta i gminy Ulanów. To są wszystkie osiągnięcia, lata pływania. A lata pływania to są tutaj, na tej ścianie 30, właściwie 4 statki, na których byłem kapitanem. 34 statki, a tu najdłuższe mają prawie po 300 metrów i 200 tysięcy ton. No i tak to życie przebiegało i dalej kontynuujemy. Także ahoj żeglarze i ahoj marynarze. Pozdrawiam was kapitan Gryster Włodzimierz. Dzięki za nauki, moi kochani nauczyciele.